Otrzymałem takie pytanie dotyczące pierwszego listu do Koryntian 11:5. I każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją. Bądź to jedno i toż samo, jakoby ogolona była. To jest czytane z Biblii Gdańskiej. Poza zborem niewieście można się modlić, nie nakrywszy głowy swojej? Takie jest pytanie. Czyli przeredagowując pytanie pytającego, czy poza zborem niewieście można się modlić, nie nakrywszy głowy swojej? No i tutaj musimy zwrócić uwagę, że w kontekście nie ma nic o zborze. Nic. Mało tego, na pewno chodzi w pierwszej kolejności o sytuację poza zborem. Choć oczywiście nakrywanie głów przez niewiasty w czasie zgromadzenia ma również drugi aspekt, którego tu nie będę poruszał, że włosy są chwałą kobiety i powinny być zakryte w czasie zgromadzenia, ale to nie jest temat. Tematem jest, czy kobieta poza zborem może modlić się nie nakrywszy głowy swojej. W kontekście pierwszego listu do Koryntian 11:5 i każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją, bądź to jedno, a toż samo jest, jakoby ogolona była. Takie jest pytanie. Więc moja odpowiedź. Tu nie ma nic o zborze. Mało tego, na pewno chodzi w pierwszej kolejności o sytuację poza zborem. Dlatego, że kobieta ma w kościele milczeć. Jaki zakon mówi? A co zakon mówi? Że kobiety na zgromadzeniu milczały z wyjątkiem sytuacji, kiedy razem z ludem mówiły amen oraz kiedy razem z ludem śpiewały. Dlatego jeśli kobieta w zborze się modli, to modli się po cichu, jak Anna, która modliła się o Samuela. A jeśli kobieta modli się poza zborem albo przemawia do ludzi ku zbudowaniu lub napomnieniu lub pocieszeniu, to wtedy ma mieć nakrytą głowę, bo to jest wtedy prorokowanie. Kobieta poza zborem może jedynie zabierać głos. Kobieta w zborze nie może zabierać głosu z wyjątkiem sytuacji opisanych przez zakon. A więc kobieta poza zborem jedynie może zabierać głos. W czasie ewangelizacji nie musi mieć nakrytej głowy, ale w czasie prorokowania, czyli mówienia ku napomnieniu, ku pocieszeniu, ku budowaniu, Pismo Święte określa, że ma mieć nakrytą głowę. Ma mieć nakrytą głowę. Albo jak modli się poza zborem na głos, na przykład razem ze swoimi małymi dziećmi, to wtedy powinna mieć nakrytą głowę. Albo jak jest modlitwa wspólna, rodzinna, i jest takie mini zgromadzenie, gdzie na przykład mąż albo brat się modli, to wtedy też powinna mieć nakrytą głowę. Albo gdy jest zgromadzona gromadka ludzi wokół jedzenia, przed posiłkiem na przykład, albo po posiłku i chcą podziękować za posiłek i dziękuje brat albo inna osoba, to wtedy inne siostry, które uczestniczą w tej modlitwie, powinny mieć nakrytą głowę. Odpowiadając zatem na to pytanie, odpowiedź moim zdaniem brzmi, że Słowo Boże nie określa, czy to ma być w jakimś dziwnym miejscu, czy poza dziwnym miejscem, tylko ważne jest, co robi kobieta. I jeśli kobieta się modli, albo kobieta prorokuje, to wtedy ma mieć nakrytą głowę. Pierwszy list do Koryntian tłumaczy, czym jest prorokowanie. Prorokowanie to mówienie do ludzi, nie do jednego człowieka, ale do ludzi. I nie dowolne mówienie do ludzi, tylko mówienie do ludzi ku zbudowaniu, ku napomnieniu i ku pocieszeniu. Jeśli kobieta mówi do jednego człowieka ku zbudowaniu, ku napomnieniu i ku pocieszeniu, to nie jest to prorokowanie, które wymagałoby nakrywania głowy. Może jest to jakaś forma podobna do prorokowania, ale prorokowanie zawiera definicję, że mówi do ludzi, liczba mnoga, więc więcej niż jednego. Ale jeśli jest tych ludzi dwóch lub więcej, to wtedy już powinna mieć nakrytą głowę. Podobnie, jeśli kobieta mówi w celu innym niż prorokowanie, na przykład w celu ewangelizacji, nawet do większej liczby osób, to nie jest to prorokowanie i nie musi mieć nakrytej głowy. Chyba że w trakcie tego przemawienia ewangelizacyjnego poprowadzi ludzi do tak zwanej modlitwy grzesznika i sama ją wygłaszając w pewnym sensie modli się.
Natomiast jeśli kobieta mówi do Boga, czyli się modli, to wtedy zawsze ma mieć nakrytą głowę, niezależnie od tego, czy mówi na głos, czy też mówi po cichu, czy też w myślach. Jeśli mówi, czy mówi na głos, czy też modli się po cichu, czy też modli się w myślach. Więc jeśli kobieta mówi do Boga, to jest to modlitwa. Jeśli mówi do Boga, czyli się modli, to wtedy zawsze ma mieć nakrytą głowę, niezależnie od tego, czy mówi tą modlitwę na głos, czy też zmawia ją po cichu, czy też w myślach modli się, tak jak Anna. Czyli mamy pierwszy list do Koryntian 11:5 i każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją, boć to jedno, a toż samo jest, jakoby ogolona była.